wujku, ciociu, wasza pomoc jest dla mnie bardzo ważna. Jesteśmy z ciebie naprawdę dumni. Brawo. Dzięki. I dodaj mnie do znajomych. Pewnie, to wyślij mi zaproszenie. Już to zrobiłem. 7 lat temu. Weź tak ładnie ubrał. A jak się wyperfumował. No ale ambicji mu nie odmówisz. Kurczę, chłopak z takiej wiochy i się dostał na prawo, jak sobie radzi. 2 tygodnie temu złożyłem do państwa firmy z CV i chciałbym się dowiedzieć, na czym stoję. Rozumiem. Nie, nic nie szkodzi. Życzę pięknego dnia. Do widzenia. Tomasz Giemza. Studiuję prawo i jestem na stażu w moderowaniu social media. Beata Santorska. Wiem, kim pani jest. Masz próbny miesiąc. Gdzie pracujesz? W internetach. Słyszałaś tam. Fala hejtu, jaka na mnie spadła. To ile ludzi się ode mnie odgryzło. Będzie premia. Dobra robota. Znajdźmy jego czułe punkty. Nasz to Mala. Przez lata jeździliśmy do jego miejscowości na wakacje. Wbijaj do nas, potrzebujemy młodych ludzi. Nie myślisz, że prawdziwy marketing nie powinien przekraczać granic etycznych? Zorganizowany mobbing, stalking, zastraszanie. Siły ciemności zagrażają Europie. Niszczenie wizerunków firm, osób prywatnych. Uwielbiam. Nie dam rady. Co dalej? Chcę kontynuować. Nadszedł dzień sądu. Obiecujesz? Obiecuję, bracie. Jakieś hasło wymyśl. Prawda jest najważniejsza. Błagam cię, że on jest patologicznym krętaczem. No, wszyscy się do ciebie już nie odczepi. Zaburzony, obciążony rodzinnie. Nie damy się internetowym trollom i hejterom. Gabrysia nie chce mieć z tobą kontaktu. Tacy jak ty i ja zawsze będą dla nich gorsi. Wystarczy, że raz coś ci nie poszło i na zawsze cię skreślą, rozumiesz? Dla nich jesteś i zawsze będziesz nikim. A ja nie jestem nikim. Rozumiesz mnie? Zdolny, bystry, bezczelny, szybki. Mógłbyś robić tyle innych rzeczy. Mógłbym. Ale po co? Nigdzie nie wyjechałaś, nic nie wrzucałaś do neta. Co, ty przestalkowałeś mój cały profil?